Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim, część 12. Kwestie praw autorskich przy wydawaniu publikacji archeologicznych. W tym momencie jest w druku książka, 27 moja książka, którą napisałem, nieszczęśliwie napisałem do spółki z profesorem z Hunter College w Nowym Jorku. Jest to, ona się nazywa College, ale to jest jedna z najstarszych uczelni nowojorskich, których jest 100 w samym Nowym Jorku. A on się od 20 lat zajmuje Indianami, a to jest książka o Indianach północnoamerykańskich. Ja kiedyś po powrocie ze Stanów napisałem książkę Indianie Północnej Ameryki. I ta książka wtedy była, nie było takiej książki w danym momencie po polsku. Później zaczęto tłumaczyć bardzo dobre książki, lepsze od mojej, ale był taki moment, kiedy moja była jedyna i rozeszła się natychmiast. W każdym razie ja jeszcze potem byłem dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich, wykładałem o pradziejach Ameryki i tak dalej, ale zgłosił się do mnie ktoś, kto był kiedyś moim studentem, którego nazwisko tu jest na okładce książki, jako redaktora, czy ja bym z nim wspólnie napisał na nowo podręcznik archeologii Indian amerykańskich. I tak się stało. Jest to najbardziej nieszczęsna książka, jakąkolwiek zdarzyło mi się napisać, dlatego że ona w tej chwili, po wielu awanturach różnych, zaczyna być drukowana, a napisana była już 3 lata temu. Tylko co się okazało, że mój współautor, który kiedyś w życiu był moim studentem i skończył, tu zrobił studia i uciekł do Ameryki z żoną. I tam pracuje w tej dobrej uczelni, pracuje u Springera, który jest niby najlepszym wydawcą na świecie poważnej literatury. I on mi przysyłał teksty angielskie swoje, ja je tłumaczyłem na polski i sukcesywnie przekazywałem do wydawnictwa. No w końcu on 20 lat bada Indian, prawda? I to i dawnych, i dzisiejszych. Jest problem taki, że istnieje zagadnienie własności ilustracji praw autorskich. I w Ameryce jest tak, że oni właściwie postawili barierę jakby tej własności, która tak strasznie utrudnia, że albo trzeba płacić co najmniej po $100 za prawo użycia zdjęcia, za samo prawo tylko. Bo na przykład ja z czasów pracy w Ośrodku Studiów Amerykańskich miałem dużo dobrych ilustracji, ale musiałbym prosić o zezwolenie na to, żeby je użyć i tak musiałbym zapłacić za zdjęcie, które mam. Ale on się zajął zdjęciami, przysłał całą masę ilustracji, tylko o dziwo one się nie nadawały do powiększenia. Bo to się okazało, że on je wziął z internetu, gdzie się daje taki format, który się powiększyć nie da. Nawet niewygodny jest, żeby go użyć w czasie wykładu. I dobrze, że ktoś zwrócił moją uwagę, bo zwykle to wydawca się tym zajmował, nie
Nie ja. Ja tylko mówiłem, co chcę, a wydawca tam dokonywał wszystkich rzeczy potrzebnych z punktu widzenia prawnego. Tym razem całe szczęście uratowałem tą uczelnię tutejszą od upadku, dlatego że tam jest 200 ilustracji, łącznie z mapami i wykresami i tak dalej. I teraz młoda Amerykanka, córka profesora Żółkowskiego, co ja mówię córka, studentka profesora Żółkowskiego, usiadła nad tym i szukała sposobu, bo są sposoby, ale wszystkie te sposoby zastrzeżone, które trzeba najpierw znaleźć, wymagają jednego. Nie może wyjść to w formie komercyjnej, a zwłaszcza nie może wyjść w formie drukowanej. Chyba że do użytku wewnętrznego, że na przykład biblioteka główna wymaga, żeby to była książka i tak dalej. I teraz się zaczął kłopot, dlatego że znalezienie 200 zdjęć takich, które by były legalne, mało tego, jeszcze trzeba opisać tą legalność, że na podstawie tego, owego i tak dalej. I powstał gruby rozdział tej książki, który się składa z samych tylko przepisów prawnych dotyczących ilustracji. A ponieważ każda książka wydana na świecie idzie do Biblioteki Kongresu, chyba że to jakaś szmata, ale to jest o Ameryce, a tam sępy czyhają, żeby złapać kogoś i pociągnąć do odpowiedzialności za bezprawne użycie ilustracji. No i właściwie tak się stało, że w ten poniedziałek, w tym tygodniu, dzisiaj mamy czwartek, w poniedziałek wreszcie już to poszło do druku. Po 3 latach. Książka się starzeje, podręcznik się starzeje, powstają nowe odkrycia. Ja im to tłumaczyłem, ale tak, ta panienka, która się tym zajmowała, to ona musiała jechać do Peru na wykopaliska, bo profesor Żółkowski ją zabiera do, powierza jej dość poważne tam rzeczy mimo młodego wieku, ale ona jest bardzo skrupulatna. No i ona siedziała bitna po nocach, żeby to zrobić i wreszcie to zrobiła. Jeszcze, o ile wiem, dzisiaj albo jutro umówiona jest w redakcji, żeby poumieszczać ilustracje. Życie rodzinne archeologów. To jest bardzo trudno na to odpowiedzieć, bo jak się ma żonę archeologa, to jeżdżą razem. Ale to nie jest chyba tak, jak w policji amerykańskiej, że jak ktoś jest policjantem, to w końcu się rozwodzi, bo żona nie wytrzymuje tych nocnych dyżurów, które nie wiadomo, czy na pewno są dyżurami. Ale tutaj, no w tej generacji, do której ja należę, małżeństwa między archeologami były bardzo częste. Ja i poprzednia moja żona, i obecna jest archeologiem. Więc to jakby wyjaśnia wiele w moim przypadku. Natomiast usiłuję sobie przypomnieć, czy znam takie małżeństwa, które są tak, że ona czy on jest archeologiem, a ona nie. Nie wiem. Nie umiałbym na poczekaniu sobie przypomnieć, bo jednak w kręgu towarzyskim też, no na przykład profesor Buko ma żonę, która nie jest archeologiem i jakoś żyją ze sobą. Porada dla przyszłych archeologów. Ja bym najpierw powiedział tak, co powiedział pan jeden z prorektorów, ale nie wiem, zacytuję nie znając, nie zapamiętałem po prostu jego nazwiska, a osobiście go nie znałem.
powiedział tak, że gdyby miał zlikwidować Wydział Historii, to nigdy by nie ruszył archeologii. I mnie się wydaje, że to jest pewna odpowiedź, że archeologia, kiedy jest dobrze prowadzona i która nie jest zawężona tylko do wąskich wątków, czy krajowych, czy tylko do jakiegoś kontynentu, to przynosi sławę. Bo zawsze się trafi odkrycie takie, jak teraz się trafiło, gdzie jest w Muzeum Azji, nie, chyba Muzeum Azji i Pacyfiku. Ten, słucham? Etnograficznym, tak. Bo ja tego nie widziałem, ale widziałem tylko na filmie, bo ostatnio nie bardzo mogłem jeździć do Warszawy, gdzie mieszkam na Ursynowie, ale właściwie tam syn tylko w tej chwili siedzi. Tu jest lepiej. Tutaj jest powietrze. Jak z Warszawy tu przyjeżdżam w lecie, jeszcze jak częściej przyjeżdżałem, to przez pierwszy dzień chodziłem taki przyszadzony tym tlenem, który tu jest. Ale w promieniu 50 km od Warszawy powietrze jest zatrute. Im bliżej centrum, tym bardziej. A tutaj jest czyste, bo jesteśmy na skraju Puszczy Kurpiowskiej. Tu na wschód od nas to właściwie prawie nic nie ma, aż pod Ostrołękę gdzieś. Tak. Ale wróćmy do tej porady dla nowych. Więc ja myślę tak, że można doradzić dzisiaj zajmowanie się archeologią, natomiast nie można gwarantować zatrudnienia w archeologii, co jest smutną stroną tego zawodu. Bo gdyby rzeczywiście istniała sytuacja, która kiedyś była, żeby archeologowie byli na wagę złota, bo trzeba było to początki państwa pokazać, ale takiej sytuacji nie ma teraz. Poza tym jest teraz, w tej chwili w Polsce jest nacisk na najnowszą historię, jest w dodatku taką, którą ja znam z autopsji, a o której słyszę po raz pierwszy zupełnie co innego niż zauważyłem okiem młodym jeszcze. Także, ale to nie takie rzeczy się przeżywało. W każdym razie jest to sprawa zatrudnienia, które jednak jest rzeczą ogromnie ważną. Tym bardziej, że jeśli cywilizacja będzie postępowała tak jak teraz. Dzisiaj Putin miał spotkanie doroczne i oświadczył, że posiada broń nadźwiękową, na którą nie ma żadnej osłony nigdzie na świecie. Ja nie bardzo wierzę, żeby Putin był zainteresowany użyciem tego, bo uważam, że ci, którzy tak mówią, to trochę przesadzają, że on tylko buzuje, żeby skoczyć, bo to nie ma sensu. Ale że przestał się bać, bo on ze strachu robił to, bo cały świat się obrócił za ten Krym przeciwko niemu, a w Krymie w końcu jakaś tam mniej czy bardziej demokratyczny wybór tego jednak był przecież. Tatarzy tylko byli bardzo niezadowoleni, bo chcieli, nie lubią Rosjan, no po prostu, ale Tatarzy tam byli mniejszością. W każdym razie ja sądzę, że tu jest słabość archeologii, że archeologia musi tak się rozwinąć, żeby w jakiś sposób była potrzebna. I nad tym chyba nikt na ten temat nie myślał, żeby archeologię pod tym kątem ustawiać.